Radio Conchita. Mówimy, że w Ameryce, to chociaż tej Biblii się nie wyrzuca nie do śmietnika. W Ameryce ludzie są religijni, w Ameryce ludzie bardzo w Boga wierzą, czytają Słowo Boże, prezydenci rękę na Biblii kładą, ale tutaj to coś tego nie widać. Minister zapewnił, że podczas szczytu NATO w Warszawie będziemy mogli poinformować cały świat, że na terenie Polski i innych krajów flanki wschodniej i południowej stacjonować będą żołnierze NATO oraz Stanów Zjednoczonych. Minister Antoni Macierewicz podkreślił, że choć kończą się ćwiczenia, to równocześnie rozpoczyna się sojusznicza obecność NATO na terenie Polski. Dzisiaj przyszedł też czas, żeby powiedzieć wszystkim Polakom, ale i całemu światu. Sojusz Północnoatlantycki stoi na rubieżach i nie pozwoli nikomu naruszyć naszych granic. Ćwiczenia, które odbyliście, miały charakter obronny, bo Sojusz Północnoatlantycki broni niepodległości, wolności i demokracji. I tego wszystkiego, co zbudowała cywilizacja chrześcijańska i zachodnia przez ubiegłe wieki. I wy na tych ćwiczeniach, synchronizując poszczególne działania, walcząc z przeciwnikiem, pokazując skuteczność broni i waszego doświadczenia, przygotowywaliście się właśnie do tego, by nikt tych wartości nie mógł podważyć. Ćwiczenie Anakonda 16 rozpoczęło się 7 czerwca. Były to największe manewry wojskowe w Polsce po 1989 roku. Udział w nich wzięło około 31 tysięcy żołnierzy, w tym około 12 tysięcy z Polski. Już za 2 miesiące rozpoczną się przygotowania do kolejnej edycji ćwiczenia Anakonda, która odbędzie się za 2 lata. Krakowska prokuratura zbada sprawę podejrzenia nacisków na media i inwigilacji dziennikarzy zarządów koalicji PO-PSL, poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zawiadomienie w tej sprawie skierował resort sprawiedliwości. Chodzi o głośne wydarzenia, które miały miejsce za rządów poprzedniej koalicji, m.in. wkroczenie służb specjalnych do jednej z redakcji i skonfiskowanie przez nich kompromitujący ówczesny rząd materiałów, a także inwigilację dziennikarzy. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zaznaczył, że te sprawy zostaną zbadane. Wszystkie te okoliczności będą przedmiotem analizy działań procesowych pod kątem ewentualnego przestępstwa, którego mogli dopuścić się wysocy funkcjonariusze poprzedniej władzy, poprzedniego rządu. I bardzo liczę tutaj też na Państwa pomoc, Wasze zainteresowanie, bo sprawa dotyczy spraw najważniejszych, a w każdym razie fundamentalnych dla państwa demokratycznego, sprawy wolności mediów, sprawy swobody działania dziennikarzy, sprawy konstytucyjnych wolności i wartości państwa demokratycznego, które praworządna prokuratura i organy ścigania poprzez działania procesowe powinny we współpracy z mediami wyjaśnić. Bardzo też na to liczę. Minister Sprawiedliwości nie wykluczył również, że ustalenia w tych postępowaniach staną się jawne, a w przyszłości doprowadzą do zmiany prawa prasowego. Minister zaznaczył, że w ramach tych postępowań badane też będzie zawiadomienie ministra skarbu w sprawie nieprawidłowości przy prywatyzacji spółki Presspublica, wydawcy Rzeczpospolitej. Agenci CBA przeszukali siedziby spółek PKP PLK oraz PKP Utrzymanie. Akcja była elementem śledztwa, w związku z którym funkcjonariusze zabezpieczyli tego samego dnia dokumentację przetargową w Straży Miejskiej w Warszawie. O przedmiocie postępowania mówi Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy udzielaniu niektórych zamówień publicznych. Funkcjonariusze realizowali czynności w kilku siedzibach firm w Warszawie. Tam także zabezpieczono dokumenty, dane teleinformatyczne, korespondencję internetową. Także widzicie Państwo, ile ludzi jest oszustów, kłamliwych, złodziei, bo my tutaj pokazujemy Makrynę Mieczysławską, prawda? Jako taki typowy przykład, może religijny i bardzo osoby, że i na tym można zbić, jak nie kokosy to pieniądze, jak nie pieniądze to sławę. Stąd ten temat. Mieć i być. Mieć i być. I ta von Lipski, to ona, och, bo ona jest kształcona i no różnie są ludzie kształceni. Ja mówię, mniej niż podstawówka. Zachowujesz się mniej. Chcieli być mądrymi, jak to Biblia mówi, a stali się głupi. Potwornie głupi. No. Potwornie głupi. Prokuratura okręgowa w Warszawie. Teraz świadkowie Jehowy wysyłają dzieci jako misjonarzy, którzy, no dzieci mogą być nie po podstawówce jeszcze, ale może być głosicielem, prawda?
No, i już głosi i już mówi komu? No może i księdzu na farafii. Miało się to dziać przy wydawaniu decyzji administracyjnych. Także państwo widzą, ile jest obłudy, kłamstwa, oszustwa, chamstwa, łez i nagminnego draństwa. Wchodzących w skład Puszczy Białowieskiej, decyzje mogły ograniczyć możliwości pozyskania drewna. Konsekwencją tego był rozwój na masową skalę organizmów patogennych. Grozi za to do 5 lat więzienia. Profesor Jan Szyszko, minister środowiska, pozytywnie odbiera decyzję warszawskiej prokuratury. Według nas nastąpiło wyraźne naruszenie prawa, które skutkuje z jednej strony stratami gospodarczymi, a z drugiej strony zanikiem wyznaczonych obszarów Natury 2000 z punktu widzenia dyrektywy ptasiej i dyrektywy habitatowej. Także państwo zobaczą, że tu nie jedna, jak to mówią, blać, to by matkę swoją w łyżce wody utopiła. Ludzie sami sobie szkodzą, względem siebie są okropni. Okropni. To, czy to trzeba wojny aż? Hitlera, najazdów Hitlera, żeby to ludzie zaczęli sobie pomagać? Współczując, rozumiejąc pewne rzeczy? ...o podejrzeniu popełnienia przestępstwa między innymi w sprawie dopuszczenia do degradacji siedlisk w Puszczy Białowieskiej zarządów PO-PSL. Ciekawe, wszystko ciekawe. Polska złożyła Bułgarii propozycję zwiększenia naszego zaangażowania w ochronę bułgarskiej granicy zewnętrznej, oświadczył szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Minister spotkał się dziś w Bułgarii z wicepremier i minister spraw wewnętrznych Rumianą Byczwarową. Wyjaśnił, że Polska mogłaby wydelegować do tego kraju dodatkowo 60 strażników granicznych, 40 policjantów oraz 20 pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że Bułgaria jest jednym z głównych partnerów Polski w Unii w procesie rozwiązywania największego problemu, jakim jest migracja. Ja zadeklarowałem pełne wsparcie Polski techniczno-operacyjne. W Bułgarii w ramach Frontexu pracuje 21 polskich strażników granicznych. My jesteśmy aktywni również, jeżeli chodzi o sąsiednie państwa, Macedonię. Tam jest 30 polskich strażników granicznych. Uważamy jako Polska, że mechanizmy stałej relokacji, które proponuje Komisja Europejska, po prostu nie są skuteczne. Są czynnikiem przyciągającym kolejne fale uchodźców, natomiast skuteczne rozwiązanie problemu migracyjnego to właśnie uszczelnienie granic zewnętrznych Unii Europejskiej. To współpraca między państwami, szczególnie tymi, które stanowią granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. Szef MSWiA powiedział, że zaproponował stronie bułgarskiej także pełną współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej. 4 osoby zginęły, a 2 zostały ranne. Wichury połamały 1000 drzew. Wiele dróg jest zablokowanych. To bilans wichur i burz, które przechodzą dziś nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie na Mazowszu, w Warmińsko-Mazurskim i w kilku miejscach. Tam wstrzymano ruch kolejowy. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu przejściowo miejscami wzrost zachmurzenia do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 19-21 stopni na północy do 23-26 stopni na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. Na północy porywisty. Południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie jutro 1004 hektopaskale i będzie rosnąć. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Uwaga! Dziś jak w każdy piątek na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam audycje dla młodzieży. Weź się ogarnij. Razem z młodzieżą z katolickiego stowarzyszenia... Także widzicie państwo, trzeba się ogarnąć, kupić Biblię. Choć przystosowane do przewozu rowerów, zbyt pojemne nie były. Szczepki powinny kupić przede wszystkim dać odpowiednią liczbę miejsc, która jest potrzebna kupić do przewozu rowerów. Biblię. Będzie do Ameryka. Mieliśmy bądźmy dobrej myśli. 8. Przyczepka będzie to jest Ameryka. Kolejne 20 miejsc i raczej nie spodziewamy się, żeby na jednym kursie oczekiwała większa liczba rowerzystów. Maciej Lisicki z Zakładu Komunikacji Miejskiej apeluje do rowerzystów o odrobinę cierpliwości. Przyczepka już czeka, trwa dostosowywanie do niej autobusów. No w tej chwili autobusy pojechały na przeróbkę, to będą montowane haki. Myślę, że w przeciągu miesiąca
miesiąca czasu te przyczepki będą gotowe i zobaczymy, na ile się sprawdzą w jeździe pod tunelem i na ile wystarczy tych miejsc. Jeżeli by, nie daj Boże, zabrakło, to oczywiście będziemy reagować elastycznie i będziemy kolejne autobusy w te przyczepy wyposażać. Na razie tunel pod Martwą Wisłą będzie jedynym miejscem w Gdańsku, gdzie rowery będzie można przewieźć na przyczepce. Na zachodzie to rozwiązanie jest dużo popularniejsze. Nie tylko dotyczy to tuneli, ponieważ często zakaz ruchu rowerów obejmuje również na przykład dłuższe mosty. I w takich przypadkach faktycznie stosowane są różnego rodzaju przyczepki. Jest to optymalny, najlepszy chyba i najprostszy sposób transportu rowerów. Autobusy kursują gdańskim tunelem co 20 minut. Oznacza to, że dzięki przyczepce każdego dnia na Westerplatte czy plażę Stogi będzie mogło pojechać około 800 rowerzystów. Z Gdańska Paweł Radzewicz. TOK FM. Kolejny temat magazynu Reporterów. Jeden z najbardziej znanych wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Łukasz Berezak, sam potrzebuje teraz pomocy. Chłopiec zasłynął tym, że mimo swojej choroby zawsze czynnie włączał się w pomoc innym. Sebastian Wierciak. Chłopiec walczy z kilkoma chorobami, między innymi nieuleczalną chorobą leśniewskiego Crohna. 13-letni wolontariusz zasłynął słowami: dla mnie nie ma już ratunku, więc chciałbym pomagać innym. Pieniądze do orkiestrowej puszki zbierał także podczas ostatniego finału z pomocą swojej mamy. To, co robi, jest świetne i bardzo go w tym wspieramy. Jest to dla niego taki antidotum na każdy zły dzień, na chorobę. Nawet jakbym się źle czuł i by mnie bolało, to tak czy tak bym poszedł, bo trzeba pomagać, po prostu. Te okulary, które masz na nosie, to nie przypadek? Nie, to są okulary, które 2 lata temu, gdy Jurek zrobił mi koncert na podwórku, przyniósł właśnie mi te okulary. Są na nosie jako mój znak rozpoznawczy. Łukasz podbił serce także Jurka Owsiaka, kiedy miał 10 lat. Dyrygent orkiestry, kiedy usłyszał o chorym wolontariuszu, zorganizował dla niego koncert na podwórku pod blokiem w Szczecinie. Jest dobrze. Czuję się naprawdę jak wielki gość. Niesamowity gościu. Dodaje sił do tego, co robimy, tak jak ja mówię. Mnie możecie obrażać, ale 120 tysięcy wolontariuszy nie. To jest właśnie Łukasz. Chodź na scenę, idziemy się ze wszystkimi przywitać. Wielkie brawa dla niego. Mistrz świata. Teraz Łukasz Berezak sam potrzebuje pomocy, stąd zaplanowany na niedzielę piknik rodzinny w południe na boisku przy ulicy Witkiewicza w Szczecinie. Zbiórka, licytacje, koncerty i mecz futbolu amerykańskiego, wylicza jeden z organizatorów, Tomasz Leszczyński. Jedna istotna rzecz, Łukasz jest taki z natury bardzo pogodny i on raczej tam o swoich problemach nie bardzo lubi mówić i to może też powoduje, że ludzie jakby nie dostrzegają tej potrzeby po jego stronie, natomiast ona jak najbardziej jest rzeczywista i no jest, tak bym powiedział, coraz pilniejsza. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o organizację? Co się będzie działo w najbliższy weekend? Gdzie się można pojawić? W jaki sposób można pomóc Łukasz? Piknik rodzinny połączony z meczem futbolu amerykańskiego na boisku mostu przy ulicy Witkiewicza, Śląska Morawa, Pogoni. Tam od 12 do 16 w najbliższą niedzielę zapraszamy wszystkich. Będzie masa atrakcji. Będą przede wszystkim licytacje. Tak? Całość pieniążków z tych licytacji zostanie właśnie przeznaczona na pomoc Łukaszowi. Tutaj Rafał Sonik, Monika Pyrek, jakieś gadżety ze swojej strony też zaoferowali, więc myślę, że warto tam coś zadecydować. Zbiórka pieniędzy trwa także w internecie. Leczenie Łukasza miesięcznie kosztuje kilka tysięcy złotych. Sebastian Wierciak, dziękuję bardzo. W kolejnej części naszego programu między innymi inne zapowiedzi na będzie o festiwalu Malta oraz Tarsuela Show. Nie powiem, bo ja teraz z tobą przez ten telefon rozmawiam. Spokojnie. No baka. Zaraz. Wiecie, co jest. Godzina szczytu. Nasze piłkarze najlepsze są. Radio Koncita, proszę Państwa. Proszę być z nami. Także widzicie Państwo, chodzą na msze. Śpiewają godzinami, potem ewentualnie przestają chodzić do kościoła, bo taka Ton Lipski to ona znalazła sobie opcję, że gdzieś coś uskupi, że gdzieś coś zarobi. Daj spokój. Obrzydliwe.
pokornego serca. Uczyń serca nasze według serca Twego. Daj się przebłagać tym, którzy zerzą Twego miłosierdzia i radzi dzielić przebaczenie w imię tego Syna Twego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Bijące serce Ewangelii. Chcemy żyć tym rokiem jubiluszowym w świetle słowa Pana. Miłosierni jak Ojciec. Ewangelista przypomina nauczanie Jezusa, który mówi: bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. To program na życie, który jest trudny, ale zarazem bogaty w radość i pokój. Nakaz Jezusa jest zwrócony do tych, którzy słuchają Jego głosu. Aby być zdolnym do miłosierdzia, powinniśmy najpierw nastawić się na słuchanie Słowa Bożego. To oznacza odzyskanie na nowo wartości ciszy, aby móc medytować Słowo, które jest do nas zwrócone. W ten sposób możliwa jest kontemplacja miłosierdzia Boga i przyjęcie Go jako własnego stylu życia. Miłosierdzie to nie jednorazowe akcje, dzięki którym poczujemy się na chwilę lepiej. To upodabnianie się do Boga i plan na całe życie. To wsłuchiwanie się w rytm Jego serca. No to jakie jak podany numer to jest, a nie może znaleźć? Tak, by w ciszy i kontemplacji odnaleźć powołanie, 21, do którego wzywa nas. A nie masz na telefonie, nie możesz módlmy znaleźć? Się o takie wsłuchanie się w serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. A może to byśmy jest poza Warszawą? W każdej chwili życia. A to nie możesz się spytać? Bogiem. A tam jeżdżą tramwaje? Najświętsze serce Boże. No to więc nawet proszę Ciebie, tam też nie jeżdżą te tramwaje. No na Ursynowie tam nie za bardzo te tramwaje jeżdżą. Wiem, z pętla autobusowa, no i tak dalej. No, a słuchaj. Jesteś? Ale nie jerozolimskie, bo jerozolimskie są w centrum Warszawy. Ujazdowskie aleje. Jesteś? No to wsiądź tam trasą Łazienkowską i na Kurczaka przyjedź. Jak dojdziesz do placu na rozdrożu, jesteś w alejach, no to tam jest blisko. 21 to jest, proszę Ciebie, albo tu do 507 dojdź, albo tutaj do trasy. W dół i masz każdy autobus na Saską. Trasą Łazienkowską, dobiegnij. Tu po lewej stronie będziesz miał park, to za parkiem masz w dół trasę i do przodu po lewo. Każdy autobus jedzie tu na Saską. Słuchaj, taka sprawa. Jeszcze weź, zadzwoń do Mareczka. 698. No to, a nie, to do Ciebie jest. Nie, to on by Ci tam na komputerze zobaczył, Boże. No,
Jana Matejki, no, Jana Matejki, to czort go wie, gdzie to jest. No ale jak... O Jezu najsłodszy, odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy... O, nie dasz rady tam takie rzeczy, jak nareszcie jest to... Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu przyjedź na kurczaki, tutaj nie gadaj głupot, bo jak on jest w areszcie, to gdzie Ty się z nim spotkasz? Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy. I pociągnij wszystkich do świętego serca. No, jesteś do trasy, dojdź tam i w lewo i w dół jedź, bądź dobra? Nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie. No, tam będziesz miał ale i synu marnotrawnym, 37 numer Ujazdowskie Bułgarski Instytut. Spraw, to idź prosto po lewej stronie możesz przejść, jest park i za parkiem prostokątna jest aleje, trasa łazienkowska w dół zejdź i tam masz 522. 183, aby rychlona stała jedna owczarnia i jeden pasterz. No ale ty byłeś tu na Saski, byłeś? Użyj bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkich od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed nowym modlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Radio kończymy. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności.
sakramencie. Także widzicie Państwo, lepiej, żeby się ludzie modlili, jak pieniądze kraść. Kraść. Był jeden z najsłabszych. Jest cała seria stron internetowych i aplikacji, które pozwalają na sprawdzenie, czy nie zbliża się front burzowy, w którą stronę się kieruje i jak jest silny. Można to zrobić przez przeglądarki internetowe, zaglądając na przykład na stronę burzowo.info czy burzedziś.net. Obie pozwalają na zapisanie się na powiadamianie mailem czy SMS-em o zbliżającej się burzy, chociaż bardziej rozbudowana i funkcjonalna moim zdaniem jest strona burzedziś.net. Możemy precyzyjnie ustawić interesującą nas lokalizację, promień, w którym musi pojawić się wyładowanie atmosferyczne, abyśmy o nim zostali poinformowani. Ta strona oferuje także możliwość powiadomień nie tylko o zbliżających się burzach, ale i o grożącym upale czy silnym wietrze. Są też oczywiście aplikacje, takie jak znów Burzowo Info czy Monitor Burz, Burze nad Polską i Europą itd. Naprawdę warto. Linki do stron, o których mówiłam, znajdziecie w opisie podcastu tego odcinka Poradnika Technologicznego w naszej aplikacji i archiwum na tok.fm.pl. Miłego weekendu. Poradnik tok.fm. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej tok.fm oraz w archiwum na stronie tok.fm.pl/audycje. Salon Radia tok.fm. Od poniedziałku do piątku po 20. Piąteczek. Zaprasza Wojciech Orliński. Zapraszam na nowy program pod tytułem Piątetek, w którym będziemy się przyglądać z gośćmi absurdom nowoczesnej cywilizacji, po przyjrzeniu się którym człowiek już bardzo będzie chciał rozpocząć weekend. Salon Radia Tok FM. Może jeszcze raz bym to powiedział jakoś klarowniej. Reklama. Marcin, ty już mnie nie kochasz. Marcin, ty wolisz ją niż mnie? Marcin, ja nie chcę, żebyś cały czas patrzył w telewizor. Ale ja kocham piłkę, ciebie, piłkę platoniczną. Marcin! No dobra, idę z psem. Miłość jest ślepa, a druga połowa zawsze ciekawsza. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do lodówki French Door marki Sharp w klasie energetycznej A++ za 5499 zł dostaniesz 200 puszek napoju Coca-Cola. MediaMarkt.pl. Największe targi Mother and Baby już 18 i 19 czerwca na terenie wyścigów konnych w Warszawie. Tylko raz w roku. Targ dla kobiet, kobiet w ciąży oraz całej rodziny. Bezpłatne konsultacje medyczne, szkoła rodzenia, USG i KTG. Liczne wykłady i warsztaty. Dla najmłodszych strefa zabaw Lego Duplo, zabawy z animatorami, ciekawe zajęcia oraz bezpłatne skakańce dmuchańce. Wyścigi raczkujących maluchów i tatusiowie w ciąży. Castingi dla dzieci, spotkania z gwiazdami. 1000 nagród do wygrania. Atrakcje dla każdego i zabawa dla całej rodziny. Wjazd i parking od ulicy Poleczki. Więcej na www.motherandbaby.pl. Dziś rozmawiamy z lekarzem medycyny estetycznej Maciejem Łukasiewiczem. Panie doktorze, ile kobiet w Polsce ma nadwagę? Aż 42%. Wiele z nich stosuje różne środki, a i tak nie może schudnąć. Jakaś rada? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Czyli Kalominal skutecznie redukuje masę ciała. Tak, nawet u osób, u których inne metody zawiodły. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Co wyróżnia przedsiębiorcę? Pasja? Wizja? Odwaga? Jak wyróżnić tych najlepszych? Firma doradcza EY już od 2003 roku wspiera i wyróżnia najlepszych polskich przedsiębiorców w ramach konkursu EY Przedsiębiorca Roku. Masz w sobie ducha przedsiębiorczości? Opowiedz nam swoją historię. Przedsiębiorcaroku.pl. Pewnie nie zdajesz sobie sprawy, jakie grzyby atakują twoje paznokcie. Dlatego lakier kosmetyczny Stepper zawiera aż 5 substancji aktywnych i 2 pielęgnujące. Jakiekolwiek grzyby zaatakują twoje paznokcie, lakier Stepper będzie właściwym rozwiązaniem. Stepper grzybicy nie przepuści. Myśląc logicznie, jeśli chcesz poinformować znajomych o wynikach mistrzostw, możesz na przykład relacjonować mecze na balkonie. Biegnie lewą stroną boiska! Dośrodkowanie! I gol! Ciszej, tam też mam telewizor! A myśląc technologicznie, kup na przykład smartfon Honor 5X, czytnik linii papilarnych za 1099 zł i zadzwoń z wynikami do kogo tylko chcesz. Teraz w sklepach Saturn i Saturn Connect. Saturn radzi, kibicuj technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Reklama. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Piątek, 17 czerwca, 18.
informacje TOK FM. Elżbieta Mazur. Tragiczny bilans burz. Zginęły 4 osoby. Rosyjscy lekkoatleci nie wystąpią w igrzyskach w Rio. Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi aplikacjami Narodowej Loterii Paragonowej. 4 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w czasie nawałnic, które przeszły dziś nad Polską. W Małopolsce, Wielkopolsce i na Mazowszu doszło do lokalnych podtopień. I choć największe burze, które wyrządziły szkody, są już na terenie Litwy i Białorusi, to synoptycy ostrzegają, że do nocy może być niespokojnie. Roch Kowalski. W całej Polsce po przejściu burz nadal bez prądu pozostaje około 90 tysięcy gospodarstw. Większość w województwie łódzkim i podlaskim. Strażacy przez cały dzień byli wzywani prawie 3 tysiące razy, głównie do połamanych i powalonych drzew i konarów. 3 osoby zginęły przygniecione przez drzewa, a kilkanaście z tego samego powodu zostało rannych. Nadal trwają utrudnienia w ruchu w większych miastach, szczególnie w Warszawie, a także na drogach krajowych. Zablokowana jest m.in. Krajowa 1 w województwie śląskim, 48, 10 i 50 w mazowieckim. Roch Kowalski, TOK FM. Rosyjski minister sportu ogłasza, że lekkoatleci z jego kraju nie wystąpią w igrzyskach w Rio de Janeiro. Wcześniej, jak informowaliśmy w TOK FM, agencja TASS podała, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych podtrzymało decyzję o zawieszeniu Rosji w prawach członka tej organizacji za nieprzestrzeganie przepisów antydopingowych. Wielka Brytania w szoku po zamordowaniu brytyjskiej parlamentarzystki. Kobieta została postrzelona i dźgnięta nożem w okolicach swojego biura w Bristol, niedaleko Leeds. Policja zatrzymała 52-letniego podejrzanego o atak, a dziś w miejscu, gdzie doszło do tragedii, premier David Cameron składał kwiaty. Poznałem Joe 10 lat temu w Darfurze, gdzie opiekowała się uchodźcami. Dzisiaj przyszedłem tutaj, by upamiętnić jej przedwcześnie utracone życie. Najbardziej dotkliwą stratę poniosło oczywiście jej dzieci i mąż, ale ucierpiał na tym także parlament, który stracił jednego ze swoich najbardziej oddanych i wspaniałych członków, kogoś, kto uosabiał fakt, że polityka polega na służeniu ludziom. Bezpośrednie motywy ataku na razie nie są znane. 41-letnia Jo Cox opowiadała się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Po jej śmierci kampania przed czwartkowym referendum została zawieszona. Właśnie pojawiła się informacja, że będzie tak także jutro. Grzegorz Schetyna pisze list otwarty do samorządowców. Oskarża w nim PiS o polityczne wykorzystywanie służb specjalnych. Chodzi o akcję CBA, które równocześnie weszło do 16 urzędów marszałkowskich, by sprawdzić, jak wydawały unijne pieniądze. Lider PO pisze, że masowa akcja nie znajduje uzasadnienia i precedensu we współczesnej historii Polski. Na zarzuty szykanowania i nękania samorządowców przez partię rządzącą odpowiada Zbigniew Kuźmiuk, europoseł PiS. To są standardowe działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które ma obowiązek sprawdzania, jak wydatkowane są publiczne pieniądze. CBA sprawdza również oświadczenia majątkowe marszałków. Tuż przed informacjami gospodarczymi jeszcze ostrzeżenie. Ministerstwo Finansów zaznacza, że nie jest autorem aplikacji służących do rejestracji w Narodowej Loterii Paragonowej. Resort podkreśla, że nie bierze odpowiedzialności za korzystanie z fałszywych aplikacji. Jedyny bezpieczny sposób to rejestracja przez stronę loteriaparagonowa.gov.pl. Informacje gospodarcze. Aleksandra Dziadykiewicz, zapraszam. Niezadowalająco wypadły majowe dane o produkcji w naszej gospodarce. W budownictwie mamy recesję. Produkcja w tym segmencie skurczyła się w porównaniu z majem ubiegłego roku o 13,7% i był to kolejny miesiąc tak dużych spadków. Ekonomiści oceniają, że to wynik niewielu inwestycji w sektorze publicznym, które na nowo wystartują dopiero wraz z pełnym uruchomieniem pieniędzy z nowej unijnej perspektywy. Produkcja w przemyśle także wypadła słabiej od oczekiwań. Wzrosła o 3,5%. Również wyniki sprzedaży detalicznej, czyli naszej aktywności na zakupach, rozczarowały. Może to być jednak wynikiem dwóch długich weekendów, które przypadły w tym roku w maju. Niesłabnie popularność gwarancji de minimis dla mikro, małych i średnich firm. Łączna wartość gwarancji udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego przez ponad 3 lata wyniosła już 29 miliardów złotych. Dzięki temu przedsiębiorcy uzyskali blisko 52 miliardy złotych kredytów na działalność bieżącą, ale także na rozwój swojego biznesu. Pierwszy katarski tankowiec z komercyjną dostawą skroplonego gazu do Polski dotarł po południu do portu LNG w Świnoujściu. Ten pierwszy ładunek po regazyfikacji da 120 milionów metrów sześciennych gazu, który w całości trafi do sieci dystrybucyjnych, między innymi do naszych kuchenek. Rozładunek tankowca potrwa około doby. Prezes spółki PGNiG Piotr Woźniak zaznaczył, że do końca roku do Polski przypłynie jeszcze 5 takich dostaw skroplonego gazu. Paliwo sprowadzamy z Kataru, a dzięki portowi w Świnoujściu możemy sprowadzić rocznie 5 miliardów metrów
sześciennych gazu, czyli 1/3 naszego zapotrzebowania. A skoro o paliwach mowa, to po tygodniu, w którym kierowcy oglądali zmienne ceny na stacjach, teraz sytuacja powinna się unormować. Eksperci BM Reflex szacują, że w przyszłym tygodniu stawki za najpopularniejszą benzynę powinny pozostać na obecnym poziomie, za to olej napędowy może podrożyć średnio o 3 grosze. Teraz za litr 95-oktanowej benzyny płaci się przeciętnie 4,52 zł. Litr oleju napędowego kosztuje średnio 4,26 zł. Na koniec jeszcze tradycyjnie zaglądamy na rynki finansowe. Giełda w Warszawie kończy dzisiejszą sesję zyskując 1,21%. Mimo to jednak cały tydzień handlu przyniósł inwestorom straty. Polski złoty także pozostaje pod presją. Za euro płacimy teraz 4,43 zł. Za dolara 3,94. Za franka 4,09 zł. A kolejne informacje w Tok FM o 18:20. Pogoda. Służby na Mazowszu ostrzegają mieszkańców przed wieczornymi burzami z gradem. Jutro może zagrzmieć w zachodniopomorskim, łódzkim i na Mazowszu. W pozostałych regionach popada już tylko przelotnie. W niedzielę wszędzie powinno być zdecydowanie więcej słońca, a na termometrach do 28 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Postfaktum. Audycja Postfaktum, Agata Kowalska przy mikrofonie. Proszę Państwa, w pierwszej części audycji zajmiemy się raportem Komisarza Praw Człowieka Rady Europy na temat Polski. Jest to raport kolejny po tym w 2003 roku. Jeszcze w międzyczasie było memorandum w 2007, które po prostu sprawdzało, jak sobie polskie rządy radzą z wdrażaniem różnego rodzaju zaleceń. No i mamy rok 2016, ponowną wizytę kolejnego już z komisarzy do spraw praw człowieka Rady Europy i kolejny raport, który zajmuje się czterema kwestiami. Jedna z nich to są czyli widzicie Państwo, i spółdzielnia Sław polowała na mieszkanie i ratusz. Druga to jest wszystko, będą się starać w odzyskać na skarb państwa. My będziemy obserwować, będziemy się bawić. To prawa, no tak mówi policja, bo widzicie Państwo, policja nic więcej nie może, ale mówi, co kto chce, prosto z mostu. Akurat temat co kto tu chce? Został wybrany przez Radę Europy jako wymagający szczególnego monitoringu i sporządzenia następnie raportu. Ze mną w studiu pani Joanna Piotrowska z Fundacji Feminoteka. Dzień dobry. Dzień dobry. I może od tego zacznijmy. Jak pani to rozumie, że ze wszystkich możliwych tematów, wśród jakże ważnych i ostatnio szalenie aktualnych, jak wymiar sprawiedliwości, media, Trybunał Konstytucyjny i tak dalej, sądy, to nagle pojawiają się kobiety. No nie nagle, no, dlatego że warto pamiętać o tym, że konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest właśnie, jak sama nazwa wskazuje, inicjatywą Rady Europy. Czyli kwestie praw kobiet, w tym w szczególności prawa dotyczące przemocy czy ochrony kobiet przed przemocą, zawsze leżały Radzie Europy na sercu. I nie bez powodu też Rada Europy obserwuje to, co się dzieje w krajach Rady Europy, należących do Rady Europy. Obserwowanie też praw, przestrzegania praw reprodukcyjnych, czy praw na rynku pracy, czy przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy. Ale w konwencji jest bardzo wiele treści, a tu nagle te obok Trybunału i Sądów pojawiają się kobiety. Dlatego, że no jak znam Radę Europy, obserwują, co się w Polsce dzieje i widzą, że prawa kobiet nie są przestrzegane i że mogą być wręcz jeszcze bardziej łamane niż są do tej pory. Jesteśmy krajem znanym i w Unii Europejskiej, i w Radzie Europy, i na świecie, z tego, że mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych chociażby praw antyaborcyjnych. I też jesteśmy znani z tego, jeżeli chodzi o Unię Europejską, czy Radę Europy, jeśli chodzi o konwencję o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Żydówką na 5%, no to tylko widać. Do tej konwencji się przymierzało. Jak ci Żydzi doprowadzili Jezusa Chrystusa do śmierci? No tak, bardzo długo Jezus Chrystus robił cuda. A więc jak to może być, żeby jakiś człowiek obcy przyszedł i cuda robił? W imieniu Boga, jakiego Boga? Bardzo konserwatywny. No w imieniu Boga, Jahwe, no bo tutaj miałam telefon, nawet ktoś powiedział, że kobiet,
Jezus uważał się za Jahwę. Jezus się nie uważał za Jahwę. Jezus uważał, że robi cuda w imieniu Jahwę. I dlatego wszystkich nauczył się modlić słowami modlitwa. A wy tak się modlicie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Czyli ten ojciec dla nas i dla Jezusa to jest jeden i ten sam ojciec. Obserwowali bardzo uważnie, co się dzieje. Było mnóstwo spotkań. Także nie ma tak, wiecie państwo, z krajami należącymi do Rady Europy właśnie w tym. Jezus uważał się za Boga. No ale też za porządku. Oto oskarżyli Żydzi Jezusa, który się ukazał w 2003, że Bogiem. Chyba sporządzany w 2002. Też kwestia praw kobiet się pojawiła. Zawsze, jeżeli chodzi o te raporty komisarza Rady Europy, kwestie praw kobiet są uwzględniane. To już jest po prostu standard w międzynarodowych dyskusjach, międzynarodowych raportach, międzynarodowych obserwacjach. I tutaj, tak jak pani mówi, rzeczywiście potężna część raportu poświęcona jest prawom kobiet związanym z reprodukcją, zdrowiem seksualnym i tak dalej. Za chwilę będziemy o tym mówić. Natomiast na początek taka myśl, bo ciekawą lekturą jest raport, ale jeszcze ciekawszą i do tego państwa serdecznie zachęcam. Za chwilę, mam nadzieję, na Facebooku pojawi się też link odpowiedni. Lekturą jest odpowiedź polskiego rządu na ten raport. I tam możemy znaleźć między innymi takie stwierdzenie. W świetle dostępnych statystyk przygotowanych przez wiarygodne podmioty, tu wymienia polski rząd, Agencja Unii Europejskiej, ONZ i OECD, trudno jest twierdzić, jakoby sytuacja kobiet w Polsce miała niekorzystnie różnić się w stosunku do innych państw europejskich. Wręcz przeciwnie, zauważa polski rząd, jeśli chodzi o statystyki dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy, częstotliwości występowania przemocy wobec kobiet, czy też niekorzystnych zjawisk związanych z życiem seksualnym, Polska wypada na tle innych państw Rady Europy bardzo korzystnie. Co pani na to? No, ja nie wiedziałam, że mieszkamy w raju i że tutaj prawa kobiet są komisarz takim zwyczkiem uwagi. Komisarz też zresztą opierał się na rozmowach z przedstawicielami, przedstawicielkami różnych organizacji, instytucji działających w tym obszarze. Zresztą komisarz Rady Europy nie jest pierwszą osobą, która zwraca uwagę na nieprzestrzeganie w Polsce praw kobiet, zwłaszcza w tym obszarze praw reprodukcyjnych, nie mówiąc o przemocy wobec kobiet, bo jeśli chodzi o ustawę antyprzemocową, co ma potem przełożenie na lokalne programy przeciwdziałania przemocy i z kolei potem na działania, nie ma uwzględnionej kwestii praw kobiet i kwestii przemocy ze względu na płeć. Ale to, bo tutaj rząd twierdzi, że między innymi tutaj Agencja Praw Podstawowych, pamiętamy te badania dotyczące przemocy, OECD to z kolei była kwestia równości płac, to z tych statystyk wynikało, że jasno, że w Polsce jest nieźle, tylko 19% kobiet w badaniach deklarowało, że było w jakiś sposób dotknięte przemocą fizyczną, czy to seksualną. No, jeśli chodzi o tę równość płac, to też w badaniach, w tych statystykach OECD wychodziło świetnie. Jeżeli chodzi o te badania Agencji Praw Podstawowych, to faktycznie Polska znalazła się wśród krajów, w których najmniej kobiet doświadcza różnych rodzajów przemocy. W czołówce krajów znalazły się chociażby kraje skandynawskie. Że tam najwięcej. Tam najwięcej. No i trzeba by się wczytać naprawdę w to przygotowane materiały, raport z badań Agencji Praw Podstawowych, który bardzo jasno pokazuje też świadomość swoich praw, też praw dotyczących kwestii przemocy poszczególnych krajów i zgłaszalność. W Polsce ta zgłaszalność jest jedna z najniższych, świadomość praw jest też jedna z najniższych. Zupełnie inaczej podchodzi się do kwestii przemocy w krajach skandynawskich. Podam taki jeden przykład. To dotyczyło gwałtów. Parę lat temu media obiegła taka informacja, że bodajże w Norwegii jest najwięcej odnotowywanych gwałtów. No i był wywiad prowadzony z panią socjolożką z Norwegii, jak to tak może być, dlaczego u was tak strasznie traktują kobiety, tak strasznie traktujecie kobiety i dlaczego z tym nic nie robicie. I co się okazało? Pani socjolożka przedstawiła metodologię, w jakiej się zbiera i w jakiej też się prowadzi sprawy o gwałt. I okazało się, że tam, jeżeli przychodzi kobieta, która doznała gwałtu w małżeństwie, to nie jest to odnotowywane jako jeden gwałt. Tylko pyta się, jak długo i jak często doświadczała ona przemocy seksualnej i odnotowuje się to
po prostu liczy się każdy akt wymuszony bez zgody kobiety jako gwałt. Czyli w takim związku małżeńskim kobieta może doświadczyć gwałtu wielokrotnie. I tak to jest brane w ten sposób pod uwagę. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wyrok jest po prostu wyższy. Nie za jeden gwałt, tylko na przykład za 10, 15, 20, 100. W Polsce jest to... I to wszystko trafia do statystyk. I to wszystko trafia do statystyk. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. A w Polsce jest to odnotowywane po prostu jako jednorazowa sytuacja, jeżeli w ogóle ktoś weźmie pod uwagę gwałt w małżeństwie, czy gwałt na randce i uwzględni to przestępstwo. Ale Agencja Praw Podstawowych nawet nie badała chyba wyłącznie wyroków sądowych. Tam były rozmowy z kobietami. To były wywiady z kobietami. Zresztą Feminoteka robiła pilotaż tego badania w Polsce, dostosowując ankiety do specyfiki też naszego kraju. Czyli same kobiety też nie opowiadały. Same kobiety nie rozróżniają pewnych form przemocy. Po prostu dla nich to, co w Skandynawii jest już przemocą, przekroczeniem granicy, dla kobiet w Polsce po prostu tym nie jest. Dla kobiet w Polsce wiele rzeczy po prostu jest uznawane za jakąś oczywistość, jak molestowanie seksualne w miejscu pracy, czy przemoc, czy jakieś rodzaje przemocy, jak przemoc ekonomiczna, czy jak przemoc psychologiczna. Natomiast w krajach skandynawskich tak nie jest. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Joanna Piotrowska z Fundacji Feminoteka w studiu. Po informacjach wracamy z drugą częścią. Postfaktum. Reklama. Myśląc logicznie, w czasie mistrzostw masz mnóstwo czasu między meczami. Także ja jako Tara Langström w zakupach. A ta? A może tę granatową? Nie wygląda mniej za grubo? Ale ja butu do takiej nie mam. A myśląc technologicznie, kup dowolny komputer z procesorem Intel Core i5 lub i7. Odbierz grę na PC i graj w przerwach między meczami. Na przykład kup komputer Lenovo, procesor Intel Core i7, grafika 4GB za 3899 zł. Teraz w sklepach Saturn i Saturn Connect. Saturn radzi. Kibicuj technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Lipcowy świat motocykli już w sprzedaży, a w nim Harley dla hipstera, czyli premierowy test modelu Roadster 1200. Najmocniejszy i najmroczniejszy japoński naked. Nowa Yamaha MT-10. Wyprawówka dla ludzi. Sprawdzamy Rometa ADV-250. Ponadto używane Suzuki DRZ-400, Yamaha Warrior 1700, 70 lat Wespy i wiele innych fantastycznych materiałów. Polecam świat motocykli. Redaktor naczelny Lech Potyński. Będzie jeszcze bardziej komfortowy. Bo już teraz w Lidlu. Pościel dwustronna z bawełny Ranforce. Aż w 12 wzorach do wyboru. Już od 39,99 za komplet. Tak, zestaw pościeli w 100% z bawełny. Już od 39,99. W ofercie także wygodne piżamy dla dzieci i dorosłych w super cenach. Lidl, co tydzień coś nowego. Wypróbowaliśmy salsę. A także jive. Chwila z rock'n'rollem była całkiem miła. I totalny relaks na plusie. Ostatecznie jednak zdecydowaliśmy się na rumbę. A ty? Jaki materac z nowej kolekcji Hilding wybierzesz dla siebie? Materace inspirowane tańcami świata. Sprawdź na hilding.pl, gdzie najbliżej znajdziesz materac Hilding idealny dla siebie. Tylko do końca czerwca wybrane modele taniej o VAT. Hilding. Wyspani mogą więcej. Avicii. Po raz pierwszy i ostatni w Polsce na niepowtarzalnym koncercie. 15 lipca. Stadion Energa Gdańsk. Impreza, jakiej w Polsce nie było. Bilety do nabycia na prestiżmj.com, ebilet.pl oraz w sieci salonów Empik. Na wielkie święto muzyki z udziałem najpopularniejszego DJ-a świata zapraszają prestiżmj.m i Arena Gdańsk Operator. Halo, słucham. Dzwonię w sprawie swoich pieniędzy. Moje ustanowienie dla pana kierownika. Kiedy zapłacicie mi zaległe faktury? Panie kierowniku, ja to wszystko rozumiem. Czekacie, ale musicie uzbroić się w cierpliwość. Czy wy komukolwiek płacicie? Panie kierowniku, czy ja płacę? Ja płacę cały czas. Szkoda, że nie mnie. Problem z należnościami? Dzwoń do Euler Hermes. Odzyskamy twoje pieniądze w kraju i za granicą. 22 385 47 77. Euler Hermes. Lider windykacji w biznesie. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę.
ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin. Także proszę Państwa, takie jest to Radio Conchita, takie jest to Radio Conchita. Jeszcze wiadomości i koniec audycji. Jeszcze troszeczkę wiadomości i koniec audycji. Radio Conchita, Radio Conchita, Radio Conchita, Radio Conchita. Badaniem kilkuset firm technologicznych. 18.20, Sergiusz Piotrkowski. Z powodu szkód wyrządzonych przez silny wiatr zamknięto strefę Kibica w Lublinie. Obecnie służby porządkują teren. Szacowane są też szkody. Nie wiadomo, kiedy strefa będzie mogła znów być otwarta. To kolejne spustoszenia, jakie w Polsce spowodowały gwałtowne burze i intensywne opady deszczu oraz gradu. W ich wyniku już zginęły 4 osoby. W tej chwili w Warszawie również bardzo mocno wieje. Radzimy w miarę możliwości unikać chodzenia pod drzewami. Ponad 11 tysięcy osób aresztowanych, w tym 200 domniemanych ekstremistów. Zakończyła się pierwsza faza wielkiej operacji policji w Bangladeszu przeciwko dżihadystom dokonującym zamachów na mniejszości wyznaniowe. Opozycja oprotestowała jednak arbitralne zatrzymania swoich członków i zwolenników. Przy okazji akcji aresztowano bowiem także około 4 tysięcy osób niewygodnych dla władzy w Dace. Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi aplikacjami ryby służącymi do rejestracji w Narodowej Loterii Paragonowej. Resort informuje, że takiej aplikacji po prostu nie ma i zarówno on, jak i organizator loterii nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione na skutek korzystania z fałszywek. Paragony zgłasza się tylko i wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny, który jest dostępny na stronie internetowej loterii. Informacje sportowe. Krzysztof Sandecki, zapraszam. Kibice się cieszą, ale nasi piłkarze nie popadają w hura optymizm po wczorajszym bezbramkowym remisie z Niemcami. Zdaniem Łukasza Fabiańskiego nie należy jeszcze myśleć o fazie pucharowej, tylko najpierw spokojnie podejść do ostatniego spotkania w grupie. Także różni są ludzie i trzeba też uważać. Jakoś grzać teraz. Kim się tak spotyka? Fajna, dobra, myślę, pozycja na dzień dzisiejszy, ale wszyscy dobrze wiemy, że piłka potrafi naprawdę szybko wszystko zweryfikować i nie ma niewinnie, niewinnie i tak. Za bardzo przesadnie pozytywnie nastawiać. Myślę, że cały czas trzeba zachować mimo wszystko. Dawno jemu usunęli. W fazie grupowej biało-czerwonych czeka jeszcze starcie z Ukraińcami, ten mecz we wtorek. Włosi powstrzymali już na Euro gwiazdy reprezentacji Belgii. Dziś się znaleźli sposób na Zlatana Ibrahimowicza. Italia wygrała ze Szwecją 1-0. Gol Edera w 88 minucie dał zespołowi Antonio Conte awans do fazy pucharowej. Przy okazji była to już 11 bramka w 19 meczu zdobyta na Euro po 85 minucie. Dwa razy do siatki rywali w końcówkach trafiał Francuz Dimitri Payet. Od 22 minut trwa natomiast spotkanie w grupie D. Czechy grają z Chorwacją i jak na razie jest bezbramkowy remis. A dziś wieczorem awans do fazy pucharowej mogą zapewnić sobie obrońcy tytułu Hiszpanie, którzy o 21 zmierzą się z reprezentacją Turcji. Na koniec zmieniamy temat. Igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro bez rosyjskich lekkoatletów to bardzo możliwe. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych podtrzymało decyzję o zawieszeniu Rosji w prawach członka tej organizacji. Oznacza to, że wiele gwiazd światowego sportu będzie musiało zostać w domu. O szczegółach Kamil Gapiński. Na igrzyskach w Rio najpewniej nie zobaczymy słynnej skoczkini o tyczce Jeleny Sinbajewej oraz aktualnego mistrza świata w biegu na 110 metrów przez płotki Siergieja Szubienkowa. Akurat ci rosyjscy sportowcy nie wpadli na dopingu, ale wielu ich kolegów stosowało niedozwolone środki, co było ukrywane przez tamtejszą federację. Dlatego też ja pozostał nieubłagany i nie odwiesił dziś podczas obrad w Wiedniu Rosjan. Te decyzje może zmienić już tylko Trybunał Arbitrażowy w Lozannie albo Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Wydaje się jednak, że Rosjanie nie będą szukać ratunku u tych organizacji. Minister sportu tego kraju, Witan Mówko, zapowiedział dosłownie kilkadziesiąt minut temu, że jego kontaktów z lekkoatletów zabraknie w Rio. A tu mi się nie chce tej folii odkleić i ta folia przykrywa głośniczek. Kolejne informacje Radia TOK FM o 18.40. Co słychać? Pogoda. W nocy przelotne opady deszczu, możliwe burze, temperatura od 11 do 14 stopni. Wciąż bardzo silny wiatr. W sobotę opady deszczu, miejscami także burze, temperatura od 19 do 26 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mobile. I co, wszedł ci ten T-Mobile?
No to nie wiem, czy ci ten internet się badał teraz. 25 za 25 za 25. A ile masz? Postfaktum. Audycja no, Postfaktum, Agata Kowalska tak. Przy mikrofonie, ze mną w studiu cały czas pani Joanna Piotrowska z Fundacji Feminoteka i rozmawiamy o raporcie komisarza Rady Europy do spraw praw człowieka na temat Polski. Między innymi jednym z czterech rozdziałów, które pojawiają się w tym raporcie, jest ten poświęcony kobietom i prawom kobiet w Polsce, z czego większość miejsca poświęcona jest prawom reprodukcyjnym, zdrowiu, edukacji seksualnej, dostępowi do aborcji, do antykoncepcji. I tutaj komisarz ma bardzo wiele wielostronicowych zarzutów i broni się polski rząd. Dostępna jest również odpowiedź polskiego rządu. I tutaj muszę powiedzieć, że zadziwiająca sytuacja, bo muszę się z polskim rządem zgodzić przynajmniej w jednym argumencie, czy jednym zarzucie wobec całego raportu. Otóż polski rząd pisze, że komitet często nie przywołuje żadnych danych, a wyraża jedynie swoją opinię, używa określeń zbyt ogólnych i rzeczywiście tak się dzieje. Na przykład w rozdziale, który jest poświęcony traktowaniu kobiet przez wymiar sprawiedliwości, pojawiają się takie sformułowania jak: donosi się o tym, że w niektórych przypadkach kobiety konfrontują się z obojętnością sędziów i prokuratorów. Podobno sędziowie czasami uznają wpływ alkoholu jako okoliczność usprawiedliwiającą przemoc domową. Rzeczywiście, brzmi to nieprofesjonalnie. Czemuż nie przywołany jest jakiś wyrok sądu wraz z orzeczeniem? Trudno mi to powiedzieć. Badania na ten temat były robione i chociażby jeszcze za pełnienia funkcji pełnomocnika profesor Małgorzaty Fuszar były badania. Ty tak mówisz, ale to z innego paragrafu. Nowego trybu ścigania gwałtu, tryb z urzędu. Tak, żebyś chciał wyciągnąć mnie z więzienia, to gwałtu, czyli musiałbyś być Jezusem Chrystusem, ale Jezusa Chrystusa też zabili, bo był za dobry. I tego, i za Magdaleną się stawił, że ona jest niewinna, czemu ją chcą kamienować. Ale powiedział, idź i nie rób tego więcej. No to więc został przygotowany, zostały badania przeprowadzone. Na pewno jest. Też komentarze. Na centralnym jaka była afera, jak połapali na centralnym ludzi, co się umawiali z chłopaczkami. Urzecznika praw obywatelskich, też z poprzednich lat, czy organizacji pozarządowych, które powołują się na i badania wśród kobiet, które doświadczyły przemocy, w tym przemocy seksualnej, czy samego wymiaru sprawiedliwości. Ale wyniki tych badań potwierdzają te zarzuty komisarza, których on sam nie uzasadnia. Jak najbardziej. No, taki pierwszy z brzegu przykład, pewnie państwu dobrze znany, kwestia pani Aleksandry Zelbląga, którą zgwałcili dwaj ratownicy medyczni. Tam pani prokurator publicznie do mediów mówiła, że pani Aleksandra, no skoro ci panowie napili się alkoholu, to mogła się spodziewać, co się wydarzy, a skoro ona sama wypiła lampkę wina, no to też wiadomo, jak się kobieta zachowuje. Także to są oczywistości i jest to